Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku symulowanej kariery na moim kanale. No i oczywiście będziemy mieli kolejne spotkania w Premier League. Chociaż jak wiecie, nasza sytuacja wygląda bardzo dobrze, ponieważ mamy aż 16 punktów przewagi nad zespołem Spurs. No ale niestety nasza sytuacja w Lidze Mistrzów nie wygląda jeszcze kolorowo, ponieważ odpadliśmy w 1/8 finału z byłym zespołem, czyli z PSG. No i przez to też nasza cena dość mocno spadła. No jeszcze dodatkowo odpadliśmy z FA Cup, no ale liczę, że jeśli wygramy Premier League, no to trochę ta ocena podskoczy, no i uda się zmienić klub na jakiś solidny. No ale na razie jesteśmy oczywiście w Liverpoolu, no i przechodzimy już do spotkania z Evertonem. Myślę, że dam szansę kilku zawodnikom rezerwowym, widzę, że Nowak rozwinął się na 87. No i bardzo fajnie wygląda rozwój tego piłkarza, naprawdę jest on solidnym zawodnikiem. A w tym spotkaniu na ataku zagra sobie Sampaio. Myślę, że też Diaz może wystąpić na skrzydle. Na SPO zagra sobie Elliot. No i myślę, że w środku pola wystąpi może jeszcze Tielemans. No i na środku obrony możemy zrobić zmianę. Zamiast Bastoniego zagra sobie Godfrey. Chyba nawet to były zawodnik Evertonu, więc zobaczymy, jak się sprawdzi. No i myślę, że możemy już przejść do szybkiej symulacji tego spotkania. No a w składzie Evertonu sporo ciekawych piłkarzy. Rafinhas, Ali, Nunes, Gordon jest. No więc parę ciekawych piłkarzy mamy, ale przechodzimy już do szybkiej symulacji, no i zobaczmy, czy uda się wygrać to spotkanie. Tak jest, wygrywamy 3-1, bramkę zdobył Diaz, Sampaio oraz Pedri. No i zdobywamy kolejne 3 punkty. I jeszcze bardziej przybliżamy się do mistrzostwa Anglii. No jednak trochę martwi mnie ta Liga Mistrzów, że tak szybko odpadliśmy z tych rozgrywek, no ale niestety mieliśmy pecha w losowaniu i trafiliśmy na bardzo mocny zespół. Ok, teraz mamy mecze towarzyskie reprezentacji. O, widzę, że my jeszcze mamy dwa spotkania mniej niż Spurs, więc tu możemy mieć jeszcze większą przewagę w lidze. Ok, więc tu możemy wystawić w pierwszym spotkaniu najlepszy skład, więc przechodzimy do szybkiej symulacji, no i zobaczmy na rezultat tego meczu. No i mamy zwycięstwo 2-0 po dwóch bramkach Mbappe. No i teraz będziemy mieli jeszcze drugie spotkanie, chyba z Irlandią Północną. Za chwilę zobaczymy. Tak jest, jest to mecz z Irlandią Północną, więc tutaj sobie zrobimy trening. No i przechodzimy już do tego spotkania. Myślę, że tutaj już wystawimy sobie kilku zawodników rezerwowych. Na bramce niech zagra Lafont. Tutaj może zagrać sobie Hernandez na lewej obronie, w środku Upamecano oraz Konate. Na prawej obronie Mukiele. Tutaj możemy wystawić, może niech zagra sobie Coman, w środku pola może zagrać Kamavinga. Na śpie Ogiri. Na ataku może zagrać Adli. No i tu jeszcze wystawmy Guendouziego, no i tutaj zagra sobie Diop. No i okej, możemy już wystawić ten rezerwowy skład na spotkanie z Irlandią Północną. Wybieramy sobie szybką symulację i zobaczmy, czy uda się odnieść kolejne zwycięstwo. Okej, mamy remis. Bramkę zdobył Gili. No i wracamy już do rozgrywek Premier League. Możemy jeszcze zobaczyć, ile spotkań nam zostało i z kim będziemy się mierzyć. Ok, tutaj w miarę spokojnie, najpierw spotkanie z Chelsea. No a później jeszcze 4 spotkania, no i tutaj mamy jeszcze parę spotkań do rozegrania, no i to będzie tyle, więc zobaczymy, może jeszcze w dzisiejszym odcinku uda się zakończyć sezon i będziemy mogli zrobić sobie podsumowanie. No więc przechodzimy już do spotkania z Chelsea. Mamy też wiadomość od Arnolda. To sama informacja związana z tym, że odpadliśmy z FA Cup oraz z Ligi Mistrzów. No ale w Premier League jesteśmy na dobrej drodze, żeby zdobyć mistrzostwo. We're going to get started with the questions now. Oczywiście tu mamy konferencję prasową przed spotkaniem z Chelsea, więc motywujemy naszych piłkarzy, poprawimy też trochę morale zespołu. Okay, guys, I'm sorry. Chelsea.
Zespół z Londynu również posiada bardzo ciekawy skład. Jest En-Nesyri, Havertz, Keane, Faben, Vitinha, James, Azpilicueta, Stones, Gertruda, Chilwell oraz Martinez. Bardzo solidna jedenastka, my również dysponujemy bardzo mocnym składem. No ale myślę, że zrobimy sobie tu zmianę i Barella sobie trochę odpocznie, bo jest zmęczony. No i zagra Tielemans. No i może na prawym skrzydle zamiast Salaha zagra sobie Diaz. No i okej, myślę, że możemy już przejść do szybkiej symulacji tego spotkania. Zobaczmy, czy uda się zdobyć kolejne 3 punkty. I tak jest, wygrywamy 2-0, bramka Zubu Nowak oraz Diogo Jota. Okej, ciekawe, że wygrywamy spotkania, a dalej nam ocena spada. No okej, tutaj gramy z Aston Villą, zajmujemy 20 miejsce, chociaż ciekawe, bo mają parę ciekawych piłkarzy. Jest Buendia, jest Tufel, mają Sansona, jest Mir oraz Boadu na napadzie. No ale myślę, że możemy wystawić nawet tutaj rezerwowy skład, żeby też inni piłkarze mieli szansę gry. Może tutaj zagra sobie Gibbons. Na śpiewa wystąpi Elliot w środku pola, może zagrać sobie może Raskin oraz tutaj z drugiej strony Keita. Na lewej obronie wystąpi Windal, w środku obrony zagra duet Gomez oraz Godfrey. No i może damy też na prawą stronę Kyle'a Walkera. No i dobrze, myślę, że możemy już przejść do szybkiej symulacji. Zobaczymy, czy nasz rezerwowy skład odniesie zwycięstwo w tym spotkaniu. I tak jest, mamy skromne zwycięstwo 1-0 w bramce Winiego. No i notujemy kolejne 3 punkty. Myślę, że też ci zawodnicy powinni być zadowoleni, że dostali szansę gry. Okej, Raskin jest zadowolony, że dostał szansę gry. Okej, mamy informację, że zarząd planuje spotkanie dotyczące formy naszego zespołu. No, jednak mimo wszystko jesteśmy na czele Premier League, więc tutaj trochę dziwi mnie ta niska ocena, ale mamy też chyba cele z rozwojem młodzieży, więc ewentualnie możemy sobie wykonać ten cel. Możemy ogólnie przejrzeć nasze cele. Musimy ściągnąć jakiegoś pomocnika do szkółki juniorów. Tu mamy wykonane ekspozycje marki, no i to są najważniejsze cele. Tu niestety mamy niezaliczony cel. Tutaj możemy wygrać Premier League, więc możemy tutaj zaliczyć ten cel. No i tutaj no to jest to cel długoterminowy. Zobaczmy, czy mamy wysłanego skauta do jakiegoś kraju, bo ewentualnie możemy nawet byle jakiego pomocnika podpisać. Okej, wysłano skauta do Szwajcarii. No i jak dostaniemy raport, to możemy podpisać jakiegoś pomocnika, no i wtedy zaliczymy kolejny cel. Okej, Elliot chce zagrać, ale myślę, że w tym spotkaniu w wyjściowym składzie zagra Nowak. No my weźmiemy sobie udział w konferencji prasowej. Hello! Good to see you all here. We're going to take questions one at a time. Please be patient. You'll all get a turn. Okej, udało się zmotywować nasz zespół przed tym spotkaniem. That's all. Thank you, guys. Zobaczymy, czy uda się wygrać. No i nasza przewaga jest naprawdę ogromna. Mamy aż 19 punktów przewagi nad Spurs. No i możliwe, że nawet jeśli w tym spotkaniu odniesiemy zwycięstwo, no to już będziemy mieli pewny tytuł. No ale zobaczymy. Wystawiamy oczywiście najmocniejszy skład, chociaż Leeds też dysponuje paroma ciekawymi zawodnikami. Jest Mbabu, jest Llorente, Tavares. No ale możemy już przejść do szybkiej symulacji, no i zobaczmy, czy zdobędziemy kolejne 3 punkty w tym spotkaniu. I mamy remis 2-2, bramkę zdobył Araujo oraz Salah. Ale mimo wszystko mamy bardzo dużą przewagę. A jeszcze do rozegrania zostało naprawdę bardzo dużo spotkań. Okej, jeszcze bardziej nam ocena spadła. No trochę dziwne jest to, że nam co chwilę spada ocena.
Okej, może tu sobie przesymulujemy czas w kalendarzu, będzie trochę szybciej. Okej, oczywiście mamy konferencję prasową, więc weźmiemy w niej udział, żeby zmotywować naszych piłkarzy. Thanks guys. We're gonna get started with the questions now. Więc oczywiście zmotywujemy nasz zespół przed tym spotkaniem i podniesiemy morale zespołu. Okay guys, we'll be wrapped. No i okej, możemy już przejść do symulacji tego spotkania. Nasz podstawowy skład jest wypoczęty, niestety Salachowi spada już dość mocno overall. No ale możemy już wybrać sobie szybką symulację. No i zobaczmy, czy uda się odnieść kolejne zwycięstwo. Tak jest, wygrywamy 2-1, bramkę zdobył Elliot oraz Vini. No i chyba tym samym zdobywamy już tytuł mistrzowski. Może dzięki temu trochę nam ocena podskoczy. Aha, jednak jeszcze nam bardziej spada. No czasami ta kariera ma różne dziwactwa, że mimo to, że wygrywamy ligę angielską, to jednak ocena nam spada po każdym spotkaniu. No, gdybym przegrywał, to bym się nie dziwił, ale wygrywam po kolei spotkania. Mam naprawdę dużą przewagę, a ocena nam leci w dół. Okej, mamy raport zwiadowczy, więc tu musimy jakiegoś pomocnika przenieść do drużyny juniorskiej. Możliwe, że ten zawodnik gra na pozycji środkowego pomocnika, ten też może grać, więc podpiszmy sobie kontrakt z tym zawodnikiem, ewentualnie z tym też możemy podpisać. No i zobaczmy, czy któryś z nich jest pomocnikiem. Okej, mamy informację o doskonałych wynikach szkół juniorów, czyli zaliczyliśmy ten cel. No i sprawdźmy, czy nam ocena podskoczyła. Okej, no minimalnie, ale trochę podskoczyło. Teraz przed nami spotkanie z Leicester. Może przejdziemy do zarządzania zespołem i tutaj damy szansę Diazowi na prawym skrzydle. Widzę, że też Sampaio naprawdę świetnie się rozwija. Może jeszcze Gomez wystąpi w środku obrony zamiast Araujo. No i okej, przechodzimy już do symulacji tego spotkania. No i jak widzicie, w składzie Leicester na pozycji ofensywnego pomocnika mamy Kozłowskiego, więc widać, że bardzo fajnie ten piłkarz się rozwinął. No ale zobaczmy, czy uda się pokonać zespół Leicester. I tak jest, wygrywamy 2-1, bramkę zdobył Vini i to dwukrotnie trafił do siatki. Mamy też informację o zamieszczeniu Pedriego. No zobaczmy, kiedy będziemy mieli kolejne spotkanie. Tutaj chyba mamy jakąś dłuższą przerwę. No więc możemy tu przesymulować sobie czas. No i okej, zostało nam jeszcze tutaj kilka spotkań i chyba będziemy mieli mistrzostwa świata. Nie, to są mecze. Nie, to są mistrzostwa. Tylko nie wiem, czy to są mistrzostwa świata, czy mistrzostwa Europy, więc za chwilę zobaczymy. Mamy kolejny raport o juniorach, a nie, to są ci juniorzy, z którymi podpisałem kontrakt. Do tego oczywiście zwolnimy, bo wygląda on bardzo słabo. Tego na razie możemy stawić, chociaż tak jest za młody, żeby podpisać z nim kontrakt. Ok, a my przechodzimy już do spotkania z Crystal Palace. No już kolejna informacja o spotkaniu dotyczącym formy naszego zespołu. Ok, tu możemy wystawić podstawowy skład, tylko musimy wymienić Pedriego, który jest zawieszony. No ale zobaczmy, czy uda się wygrać. Tak jest, mamy zwycięstwo 3-2. Bramkę zdobył Vini, Jota oraz Vini. No i zobaczmy na ceny, kto zagrał w miejsce Pedriego, jest to Tielemans. Okej, mamy informację, że musimy zgłosić kadrę na Mistrzostwa Świata, więc przed nami Mistrzostwa Świata. Zobaczymy, czy uda się
wygrać ten puchar z reprezentacją Francji. I teraz przed nami spotkanie z West Hamem, już nam zostało kilka meczów do końca sezonu. No i ciekawe, czy uda nam się zdobyć 100 punktów, mamy na to szansę. Oczywiście wystawiamy nasz najmocniejszy skład, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. No i wybieramy szybką symulację i zobaczmy na rezultat tego meczu. Ok, wygrywamy 3-1. I mamy tutaj hat-trick Viniciusa, więc to już bardzo dobry występ tego piłkarza. No i przed nami spotkanie z Norwich, mamy też informację, że Arnold jest liderem asyst. Ok, to oczywiście po raz kolejny ta informacja dotycząca spotkania w sprawie naszej formy. No Arnold zdobył 10 asyst w 33 spotkaniach, więc naprawdę świetny wynik jak na prawego obrońcę, ale ogólnie Arnold słynie z tego, że lubi asystować. No i zobaczymy, czy uda się wygrać spotkanie z Norwich, zajmują oni 18 miejsce w tabeli. Myślę, że tutaj zrobimy może jakieś zmiany, żeby nasi piłkarze sobie odpoczęli. Myślę, że Pedri może odpocząć, zagra Tillemans. No i na prawym skrzydle wystąpi Diaz zamiast Salaha. No i myślę, że jeszcze w miejsce Araujo może wskoczyć sobie Godfrey. No i wybieramy już szybką symulację, zobaczmy, czy uda się pokonać Norwich. No i mamy remis 2-2, bramkę zdobył Jota i dwa razy trafił do siatki. No i chyba zostały nam jeszcze 2 albo 3 spotkania do końca sezonu. No trochę to już robi denerwujące, że praktycznie co tydzień przesyłają nam tą samą informację. No ale jednak mimo wszystko jest to dosyć dziwne, że mamy aż tak niską ocenę, mimo że wypełniliśmy te cele dotyczące ekspozycji marki. Mamy też pierwsze miejsce w Premier League, ale chyba już nie mamy szans na 100 punktów. No oczywiście mamy pewne mistrzostwo z ogromną przewagą. Możemy sobie jeszcze wziąć udział w konferencji prasowej. Thank you for your patience. We'll start taking questions now. No i okej, myślę, że możemy już przejść do tego spotkania. Wybieramy sobie oczywiście szybką symulację, no i zobaczmy na rezultat tego meczu. No i mamy remis 2-2, bramkę zdobył Vini oraz Nowak. No ale ciekawe, czy pod koniec sezonu ta ocena trochę się poprawi, bo jeśli to się nie zmieni, no to nie wiem, czy uda nam się zmienić klub, ewentualnie na jakiś słabszy klub zmienimy. Możemy nawet teraz zobaczyć, ciekawe się, czy są oferty. Oczywiście kolejna informacja o zaplanowanym spotkaniu dotyczącym formy. Zobaczmy na oferty pracy. Ok, na razie nie ma żadnych ofert. No zobaczymy, czy za chwilę coś się pojawi i czy też jakiś klub będzie zainteresowany naszymi usługami. No mamy jeszcze jedno spotkanie z Newcastle i jest to ostatnie spotkanie w lidze. Ok, musimy jeszcze zgłosić naszą kadrę na Mistrzostwa Świata. No chyba raczej zgłosimy naszą sprawdzoną kadrę, chociaż tutaj Olise wygląda ciekawie na SPO. No ewentualnie możemy wybrać tego piłkarza zamiast tego napastnika i tak na ataku będzie Mbappe, jego zmiennikiem może być Gili. No więc chyba zgłosimy sobie taką kadrę. No więc możemy już zgłosić skład. No i w kolejnym odcinku zajmiemy się Mistrzostwami Świata. No i zobaczymy, czy uda się zmienić klub, czy jednak będziemy musieli rozegrać kolejny sezon w Liverpoolu. Ewentualnie możemy rozegrać początek sezonu w Liverpoolu, no a później zmienimy klub na jakiś inny.
Okej, mamy to miesięczny raport zwiadowczy. No zobaczymy, czy pojawi się ktoś ciekawy. Ale niestety nie widzę żadnych interesujących zawodników. No a tutaj skautowy są tylko po to, żeby zaliczyć cel, ale jak widać nie wylądał, bo nadal mamy niską ocenę. No a zobaczymy, może jak już tu będziemy mieli oficjalnie potwierdzone zdobycie mistrzostwa, to trochę nam mocno poskoczy. Zobaczmy na biuro, bo na razie chyba nam nie zaliczyli tego celu, jeszcze jest niezaliczony cel z wygraniem ligi. No więc przechodzimy już do spotkania z Newcastle. No i wystawiamy oczywiście na koniec nasz najmocniejszy skład. Chociaż myślę, że naprawdę skrzydle zagra Salah zamiast Diasa. No i myślę, że możemy już przejść do szybkiej symulacji ostatniego spotkania w tym sezonie. No i mamy remis, bramkę zdobył Watkins. A do naszego zespołu bramkę zdobył Vini. Nowak też niestety dostał czerwoną kartkę, a Salah nie trafił karnego. No ale na szczęście mamy mistrzostwo Anglii, no i zobaczmy, czy trochę nasza ocena się polepszy. No jednak pomimo zdobycia mistrzostwa nadal nasza ocena jest dosyć niska. Mamy nagrodę z turnieju, oczywiście kolejna informacja o spotkaniu dotyczącym formy, informacja o zawieszeniu. No i zobaczmy teraz, czy będą jakieś oferty pracy i czy uda się w ogóle zmienić klub. Jak nie, to możemy spróbować w kolejnym sezonie, na razie nie ma żadnych ofert. Chyba, że to jest sprawa, że mam taką niską ocenę menadżera i dlatego nie ma żadnych ofert. Ok, mamy informację o planie rozwoju Żoty i jak widzicie, naprawdę świetny rozwój tego piłkarza. Rozwinął się aż na 92 punkty oceny ogólnej, plus 3 w tym sezonie. Ale był to naprawdę świetny sezon w wykonaniu Portugalczyka. Mamy też informacje o wygasających kontraktach, ale akurat tych piłkarzy nie będę chciał ściągać do naszego zespołu. No myślę, że możemy ewentualnie tego juniora przenieść do drużyny seniorskiej. Skoro już podpisaliśmy z nim kontrakt, to tego przenieśmy. Ok, mamy informację, że żaden klub nie szuka menadżera. Poczekamy parę dni, może zrobimy też sobie oczywiście podsumowanie. Myślę, że już wszystkie rozgrywki dobiegły końca, więc zobaczymy, kto wygrał Ligę Mistrzów oraz pozostałe rozgrywki. Zobaczymy też, jak poradzili sobie poszczególni piłkarze z naszego zespołu. Tylko oczywiście musimy zmienić skład na Liverpool. Ale na początku zobaczmy sobie tabelę. Ok, zobaczmy jeszcze szybko grupy Mistrzostw Świata. Tutaj mamy Niemcy, Norwegię, Finlandię oraz Nową Zelandię. To jest łatwa grupa. Tutaj jest Francja, Walia, Kanada oraz Szwecja. My również mamy dość łatwą grupę. To jest Anglia, Dania, Rumunia oraz Australia. Ok, jest Argentyna, Ukraina, Irlandia oraz Czechy. Hiszpania, Grecja, Szkocja, USA. No i tu mamy Włochy, Belgię, Meksyk oraz Polskę. No akurat Polska trafiła chyba do jednej z najcięższych grup, więc niestety nie mieli szczęścia w losowaniu. No zobaczymy, czy uda im się wyjść z grupy. Tu mamy grupę G, Portugalia, Holandia, Chiny oraz Węgry. No i jeszcze grupa H, Brazylia, Austria, Irlandia Północna oraz Islandia. No widzę, że Polska trafiła do najsilniejszej grupy, niestety nie mieli szczęścia. No ale zobaczmy sobie inne rozgrywki. Oczywiście mamy Premier League. Udało się wygrać, mamy 95 punktów. Dość spora przewaga. Na drugim miejscu Chelsea, później Spurs, Manchester City, Arsenal na miejscu 5, Southampton, Crystal Palace, United, Wolves, Everton, West Ham, Brighton, Leicester, Leeds, Bournemouth, Aston Villa, Burnley, Newcastle, Brentford i Norwich. I akurat te trzy ostatnie kluby spadają. No ciekawe, że Newcastle spada, no ale może uda im się wrócić w kolejnym sezonie. Mamy tarczę wspólnotę, tutaj my pokonaliśmy Manchester City, mamy FA Cup. No i zobaczmy, kto wygrał to trofeum. Jest Manchester City. Wygrywał ją oni 2-0 z Norwich. Teraz Carabao Cup. No i tutaj znowu Manchester City triumfuje. Tutaj mieliśmy chyba turniej przedsezonowy, który wygraliśmy z Marsylią. Mamy Super Puchar Europy wygrany przez PSG z Atletico Madrid. I to bardzo wysoki wynik, 4-1. Teraz Liga Mistrzów. No i PSG
wygrywa Ligę Mistrzów po raz drugi z rzędu, więc przegraliśmy z zespołem, który ostatecznie wygrał te rozgrywki, no ale jednak zbudowaliśmy tam naprawdę potężny skład, więc ten dwumecz był bardzo ciężki. A tutaj widzę, że PSG mierzyło się z Milanem, czyli też nasz były zespół, no i wygrali w rzutach karnych. No więc gratulacje do naszych byłych podopiecznych, mamy Ligę Europy. No i tutaj Real Sociedad pokonał Spurs, więc niestety ekipa Tottenhamu znowu nie zdobyła trofeum, chociaż po raz kolejny byli oni bardzo blisko. Mamy Ligę Konferencji, no i zobaczmy, kto tutaj odniósł zwycięstwo, jest to Atalanta. No i to tyle, jeśli chodzi o rozgrywki, zobaczmy też najlepszych strzelców poszczególnych rozgrywek. W Premier League królem strzelców został Vinicius, chociaż początkowo jakoś nie było go widać w czołówce. No ale jednak ostatecznie zaczął strzelać pod koniec sezonu dużo bramek, no i został królem strzelców z liczbą 21 trafień na koncie. Zagrał on 33 spotkania, czyli trochę mniej niż Adeyemi oraz Adli. Dalej mamy też Jota z 17 bramkami, jest też Son, Havertz. Ok, mamy Community Shield, tutaj bramkę zdobył Jota oraz Diaz. Mamy FA Cup, no i tutaj najlepszym strzelcem został Harry Kane z Manchester United. Mamy też Carabao Cup, tutaj Malen został królem strzelców. Mamy Puchar Amerykański, tutaj najwięcej bramek zdobył Wirtz. Super Puchar Europy, tutaj dwie bramki zdobył Messi. Dwie bramki zdobył Mbappe, jedną bramkę Messi, no i jedną bramkę Neymar. No i dla Atletico Madryt jedno trafienie zahantował Goretzka. Teraz mamy Ligę Mistrzów, no i tutaj królem strzelców został Kylian Mbappe z 9 trafieniami, za nim Neymar. Później Havertz, też ogólnie Borussia bardzo fajnie się spisała, Olmo zdobył 7 bramek w 13 spotkaniach. Dalej mamy Branta z Milanu. No ogólnie sporo piłkarzy Borussii Dortmund. No niestety z naszego zespołu nie widzę tutaj żadnego piłkarza. Z Caballero, czyli nasz były podopieczny z Rangersów. Mamy też Ryana Kenta. Jeśli chodzi o Ligę Europy, tutaj najwięcej bramek zdobył Van Nilsson. No i Ziyech dla Bayernu zdobył 7 bramek, ale ciekawe, że jednak Bayern nie wygrał tych rozgrywek. Czarki zdobył też 5 bramek oraz Sané zdobył 4 trafienia, ale ostatecznie nie udało mi się zdobyć tego trofeum. Ok, tu jeszcze ktoś był z Bayernu, tak, na samej końcówce, zobaczmy. Nie, chyba tak mi się wydawało, że ktoś z Bayernu to był. Mamy tutaj Ligę Konferencji, tutaj Sinistera zostaje królem strzelców. Mamy też Ramireza z Legii Warszawa. No jest też Gutkowski z Rakowa Częstochowa. No ale ogólnie liczyłem na trochę lepszy sezon w wykonaniu naszego zespołu. Udało się zdobyć Premier League, czyli mój cel, który chciałem osiągnąć, ale jednak chciałem zajść trochę dalej w Lidze Mistrzów. No i teraz będziemy patrzeć, czy będą jakieś oferty pracy. Zobaczmy też na nasz skład, zobaczymy, jak sprawdzili się poszczególni piłkarze. Najwięcej występów zanotował Alisson, zagrał 52 spotkania. Jeśli chodzi o bramki, to tutaj 24 bramki zdobył Jota, na drugim miejscu Vinicius z 3 trafieniami. Dalej jest Nowak, który co ciekawe w 402 spotkaniach zanotował 15 bramek i 1 asystę, więc też bardzo fajnie, że Polak znalazł się na trzecim miejscu. Dalej mamy Sampaio, który zagrał 29 spotkań, zdobył 9 bramek i 1 asystę. Później mamy Salaha, który zdobył 8 bramek oraz 6 asyst. Diaz też całkiem spoko sezon, 8 bramek, 2 asysty. Arnold ogólnie bardzo dobrze jak na prawego obrońcę, 5 bramek oraz 14 asyst. Mamy Robertsona z 4 trafieniami, Pedri 4 bramki, 9 asyst, Barella 3 bramki, 5 asyst. Elliot też w 30 spotkaniach zdobył 2 bramki oraz 3 asysty. No i Woodburn w 2 spotkaniach zdobył 1 bramkę. Bradley też zagrał jedno spotkanie w Lidze Mistrzów i zdobył w nich bramkę. Jeśli chodzi o finanse, to zobaczmy, kto jest naszym najwięcej wartym zawodnikiem. Ok, jest to Jota, warty 147 milionów. Naprawdę bardzo dobry sezon w wykonaniu tego piłkarza. No i ok, możemy jeszcze sprawdzić, czy będą jakieś oferty pracy. Ewentualnie poza odcinkiem sobie poszukam, no chyba, że nie będzie żadnych ofert pracy, no to zostaniemy w Liverpoolu na kolejny sezon, albo spróbujemy zmienić klub na początku sezonu, jak nam ocena trochę wzrośnie. No i niestety nie mamy żadnych ofert pracy w biurze.
No szkoda, że po takim samym stanie na przykład nie pojawiają się oferty ze słabszych klubów, bo to też byłoby ciekawe. No ale niestety nie ma żadnych ofert. Może przewiniemy sobie trochę dalej. Może teraz pojawią się jakieś oferty. Oczywiście kolejne spotkanie dotyczące formy, no i też wygasają te kontrakty. No więc nic interesującego. No i niestety nie ma żadnych ofert. No ale poza dzikiem sobie poszukam, ewentualnie zostaniemy na początek sezonu w Liverpoolu. No i zobaczymy, czy uda nam się zmienić klub. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję wam za oglądanie i cześć.